Hej wszyscy, witajcie po raz kolejny w Dark Souls 2. Załatwiliśmy Elen, plagową królową. W sumie zapomniałem też przeczytać w ogóle coś ciekawego o niej. Oczywiście standardowo to jest kolejna czarna dusza. Elen, plagowa królowa. Elen, plagowa królowa. Dusza Elen, plagowej królowej, która spoczywa u boku śpiącego smoka w wiecznym sanktuarium. To dziecię mroku towarzyszy smokowi i powoli prowadzi duszę w oczekiwaniu na dzień zemsty. I powoli gromadzi duszę, żeby zrobić zemstę. No dobra, Transcendental, weźmiemy ciebie i weźmiemy te tutaj, co tu jest, ksienie. Zobaczymy. Raczej to są... A nie. Ruszajmy. Z tą bitwą. Zobaczmy, co tu nam czeka. W sumie powinienem skasować te 79 tysięcy, no ale całkowicie o nich zapomniałem. Mam nadzieję, że to, co nas tutaj czeka, to nie będzie... Jep! Świetnie! Będziemy bić się ze smokiem! A raczej smok będzie bić nas. Preferuję takie stwierdzenie. Jąk. Pięknie. Najpierw kurde. Ła, moja tarcza nic nie daje. Pięknie. Nie podoba mi się to. Ni w ząb. Ach, Jezusie. No, teraz pewnie. Tamci mu odbierają po 4, po 3. O matko. To faktycznie jedyną szansą na to, żeby go pokonać, to jestem ja. Nie koncentruje się wtedy na nas dość często, ale... Jego ogień jeszcze na dodatek zadaje truciznę, dobre. Upsalala. Czyli NPC-ty są na tyle wytrzymałe, żeby dać radę sobie wytrzymać ataki jego. Ale nie są na tyle silne, żeby mu zadawać odpowiednią ilość obrażeń, żeby go zabić. Więc... Mam problem. Można tak to powiedzieć. No, jego odbicia, wszystko robi mi krzywdę, więc... i upiór jeden już leży. Nie wiem, czy ona miała być jako support, czy jak. This dragon is an asshole. To jest prawdziwy smog, a nie tam... Wyroby tego czarnoksiężnika, raczej tego naukowca, czy cholera, jak on tam miał. Czy mam więcej? Nie mam więcej. Więc jedyne, co mogę robić, to cały czas się healować przy pomocy butelek.
Chociaż liczyłem na to, że jeszcze mam parę diamentów, tych klejnotów życia. Aja! Dobrze, że zrobiłem to. Ten transcendentny EDD. To mi raczej chyba nie pomoże zbytnio. Ła, kurde, piruety odwala, kurde, skubany, utalentowany. Sześćdziesiąt siedem, serio? Udziabałem łogon! Kurde, muszę zmienić broń znowu. Ła, kurde. To bydle przybrzydłe. Nie! No! No słup! No kurde, no słup! Słup! No pięknie. Czuję, że będę wielokrotnie podchodził do tej walki z tego prostego względu, że nie dostanę dobrych NPC-tów. Albo przynajmniej nie dostanę paru... nie dorwę się z jakimiś graczami do tego. A, no oczywiście, łeb jakoś dziwacznie zadaje dużo obrażeń. Bleh. Dobra, podejście numer 3. Bo ten smog nie chce umrzeć. Ciekawe, czy można mu odciąć skrzydła. To byłoby piękne. Tak odciąć mu skrzydła i po prostu, żeby nie mógł latać. Potem go masakrować, masakrować, masakrować! No ty gnoju paskudny, no! Złaź na dół! Cholerna salamandra! Ogon mu mogę uwalić, bo to już widziałem. A co dalej? Jasne. Nie, tej. Piorun to niezłe manewry odwala. Przez przypadek prawie bym poleciał razem z nim. Kurde, ale upierdliwy ten smok. Nie powiem. Cały czas lata i ten nie daje możliwości trafienia się. No w sumie ja też jakoś nie chcę dać się mu trafić. Jak się jest daleko niego, to on stara się nas tym... właśnie... zaatakować. Wtedy jest dobra okazja do ataku. Ale nie można zapomnieć też o fakcie, że jeżeli... będziemy za bardzo starać się ten... Nie wiem tylko po co jest ta burza z tymi piorunami.
To jest tak... dziwna umiejętność. Aj. Oni nie nadrabiają siłą, ale nadrabiają wytrzymałością, a ja na odwrót. Z nas niestabilny team tak naprawdę. No i nie zapomnijmy o fakcie, że ten skubaniec w jakiś sposób uszkadza mi bardzo mocno bronię za każdym uderzeniem. Aj. W sumie sam sobie odpowiedziałem na to pytanie, bo przecież to jest smok z kamienia. X czasu temu to zrobiłem, no ale... ale jednak. No, spróbuj zionąć. Tyś kurde. Trafiłem, trafiłem. To dobrze. Cholera minął. Noż ty kurde. Most lucky hit ever. Dusza śpiącego smoka. O, tutaj coś leży. Nawet nie zauważyłem tego trupa. Pierścień Yorkha. Zanim podniesiemy ten, to jeszcze przeczytamy sobie tutaj o tym smoku, jaką ma duszę, kolor. Nie, nie, dusza ten, o jest, śpiącego smoka. Dusza Sinha, śpiącego smoka. Dusza Sinha, śpiącego smoka w najgłębszych czeluściach tej krainy. Król wzniósł wspomniane wspaniałe miasto, a smok spał twardo, dopóki Sir York nie zakłócił jego spokoju atakiem na miasto. Wtedy też smok nie był dłużej w stanie utrzymać w swym cielsku zalegającej trucizny. Na miasto spadł deszcz śmierci, który jednocześnie przyniósł smokowi oczyszczenie. Więc to smok wszystko zaczął. Całe miasto jest zatrute tylko dlatego, że smok to zrobił. Korona pogrzebanego króla. Z starożytnej korony bije delikatny blask. Dobra, coś jeszcze chciałem. Aha, pierścień. Pierścień jest na samym dole. Czasowo odbija zaklęcia. Pierścień Yorkha, czyli pierścień należący do serii Yorkha, który poszukiwał smoczej krwi i napadł na Szulwiek, czy jak to tam się zowie. Może odbijać zaklęcia, gdy ser spotkał Sinha.
śpiącego smoka, zranił go szybkim cięciem broni. Wtedy jednak ten wypuścił chmurę trucizny, która zalegała w jego cielsku od dawna, a ta spowiła całe miasto. Aha, czyli tak. Smok to zrobił, ale jednocześnie przez tego kolesia. Ciekawe. I to wszystko jego wina. Jego i tylko jego wina. Dobra, no to wychodzi na to, że kolejne dylicy mamy z głowy. Teraz jeszcze... Aha, właśnie. Zapomniałem przeczytać w ogóle statetę o koronach. Mamy koronę z Żelaznego Króla i mamy koronę tego. Korona pogrzebanego króla, korona pogrzebanego króla, który niegdyś rządził tą krainą. Król wzniósł wieczne sanktuarium głęboko pod ziemią, by czcić wielkiego smoka, lecz ten wniosły bastion popadł w ruinę wraz z miastem zaraz po przebudzeniu owego smoka. Wszystko to jednak wydarzyło się z zamierzchłej przeszłości. Powiem, w sumie do tej pory twierdzę, że powinno być chyba w zamierzchłej przeszłości, no ale... przeszłości... Dziś nikt nie pamięta prawdziwego imienia króla. No nie taka zła ta korona. Chociaż w sumie lepiej wygląda ta, no ale... Czyli została nam tylko jedna rzecz do zrobienia. Inkasować wszystkie punkty i... pożegnać się. I podróżować do kolejnego dylicy. Które jest przed zamkiem. Znaczy w drodze do zamku. Mam już dwie korony, jeszcze jedna. Potem najwyżej się spotkamy z Wędrykiem. Co nam powie na to, że zdobyliśmy wszystkie te korony. A potem... chyba zakończy się cała seria. No chyba, że... pogłoski mówią prawdę. Albo znajdę tego kolesia, co cały czas się wyłaniał, czyli tego... tego. Dobra. A... w sumie nie będę was przedłużał... nie będę wam przedłużał dnia. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku z Dark Souls 2. Więc na razie cześć.